Jeśli chcesz być na bieżąco z szóstą edycją Młodych Wilków, śledź kanał Popkillera. Ja bym chciał powiedzieć, że ja mam takiego kolegę 3,5 lata temu, to mój kolega właśnie stworzył taką kieszonkę na koszulkę. Na koszulkę. Tak, właśnie taką. Taką mało, ale mało, chodziło, tego, chodziło. Mało, ale tego. Mało tego, mało tego, ta sama ta tekstura, faktura była też na plecach. Na tył, i tego nam będzie chuj brakowało tyle. Jutro, pojutrze i, tak. I dalej. No. Tak, tak, że bardzo mówi takie tak. Rzeczy. Tak. No. Jedną sam powiedziałeś na to właśnie. Następny temat podsumował. Będziemy za tym tęsknić jak ten. Nie przerywaj Zepsunowi, mówił coś. Przerwał się w ogóle za. Co mam mówić? No, on coś zaczął mówić. No nawiąż do kieszonki po prostu. Do kieszonki? Nie, ja nie noszę kieszonek, wiesz? Pierdolę. No, raczej bez kieszonek się byłem. Nie jestem kieszonką. Nie jestem kieszonką. Nie jestem. To może Schwarzenegger coś powie. No właśnie. Transformers, kurwa. Predator. I takie oczy w 5 zł. Nie, ja tak no, się przestraszyłem. Zczaił, ale nie ten temat. Nie wiem, co, jakie było pytanie? Właśnie. No jak wrażenia? Jakie wrażenia z tego weekendu trwającego? Dużo nie pamiętam. Tak. Ale kurde, fajnie. No ja głosu nie mam. I fajnie, no. Fajnie było nad Wisłą. To jak chciałem słyszeć tą piosenkę naszą, co nagraliśmy. To wtedy będzie wiadomo, czy... Ja mam pomysł, może tak po kolei wszyscy tak z dwa zdania. Tak. No. Posłowie. No. Ja się na telefon. No, no jak jeszcze to? Takie było pytanie? Jak wrażenia z tego weekendu. Tak jak już mówiłem, no... Wczoraj padło nawet takie chyba stwierdzenie, że... O tej kieszonce to padło, padło stwierdzenie. Że będzie tęskno, nie? Jakoś za tym, że kurczę, byliśmy tutaj w tyle osób, był fajny melanż. I my wczoraj nie boję się użyć tego słowa. Tak, no. Zobaczcie, że to dzisiaj nam zabroniono pić. Ale rozmawialiśmy, do czego zmierzam, że rozmawialiśmy o tym, w sumie chyba nawet z tobą o tym rozmawiałem, że oglądaliśmy round table z poprzedniej edycji i jakby no, nie do końca wydawało nam się to autentyczne, tak, kurczę. Chorniłem was, chłopaki. Weź teraz tak wstał. Ja nie muszę dwa lata. To jest najcieplejsza edycja, tak. Jak mamy to jakoś określić, jest to najcieplejsza. Tam, nie, najcieplejsza. Młody ciepły. Ciepłe przyjęcie. Ciepłe przyjęcie. Ale to nagrywa taką płytę. Wczoraj też był temat, że fajnie by było, bo jest zajebista ekipa i w ogóle, żeby właśnie zrobić tak, że za dwa lata na przykład znowu gdzieś się spotkamy w Warszawie czy coś i znowu zrobić właśnie kurwa kawałek, to by była petarda. Ale to nie wyjdzie na pewno. To jest do ogarnięcia. Słuchaj, jeden będzie w więzieniu, drugi już nie będzie żył. Trzeci powie obsuwa. Tak, trzeci powie obsuwa. Przyjedzie tydzień później. Sam nagrywa. A jakby Natalii miał to organizować? Jedna trzecia otworzy wytwórnię. Tak. W każdym razie wiem. Warto się nauczyć mówić ry. Teraz nie będzie trzeźwy. A patent ty jakieś ciutki się zrobiłeś, powiedz. Patek. Ale mam mail! Polubiłem was, chłopaki! Polubiłem was, ale się z wami sprzedałem! Bracia na kolokularach, bez kitu. I on tak do mnie mówił, Sylwestry. Nie, bo to nie jest niedziela, to nie jest trzeci dzień, siedzimy tu 15 minut dopiero, jeszcze nigdzie. Dwa razy jak wracaliśmy z Wisły, spał na mnie, kurwa, na ramieniu, ale... Na tobie spał. Co, kurwa, do pomylenia rola, Krzysiek spanie, prawda? Nie znałem w ogóle właśnie, ani ciebie nie widziałem. Ani ciebie nie widziałem i myślałem, że właśnie, że ty jesteś kurwa Zemsu, one. Nie mogę tego powiedzieć, a że ty jesteś Siles, nie? I tak mówię, no tobie bardziej pasuje ksywa Siles właśnie. Tak, zamiecie się. Zamiecie się, no nie wiem, tak. Tak, po prostu to i tak już tak samo, mówię, to i tak jest przecież tak samo, kurwa. Już znaczy, to Siles bardziej, nie? Z niczym się nie różnimy, przecież. Za chuj nie odpowiadamy na żadne pytanie. A jakie było pytanie w ogóle? Co do numeru wczorajszego. Aha. No, no, mamy lepsze numery. Ja powiem. Co do numerów, to najbardziej mi się spodobał właśnie Pataja, nie? Jak zaczął nagrywać i to swoją sentencję. Dawaj tą sentencję. Ale tak do... Patek. Podwieź ten mikrofon, stary, tak do mikrofonu. Ty jesteś tak zajarany, co ty to mógł. No kurwa, perfekcyjne opanowanie penisa pomaga mi robić ciebie, jak chcesz, coś w no, mi się generalnie ze wczorajszych nagrywek to najbardziej mi się spodobała sytuacja, jak
Kolega tutaj, pewien kolega już z dobre 2-3 godzinki się męczył nad swoją zwrotką. A zanim kurwa mój inny dobry kolega spał kurwa na kartce papieru, nie? To była poduszka przecież. To znaczy poduszka, tak. A drugi mój kolega sobie spał. Na kanapie. Na kanapie. I się nauczył całego tekstu. Ja spałem na pampersach. Ja generalnie chciałem o tym zapomnieć. Ja też spałem na Skaliśmy na Gamina pampersach. To jest taka metafora, nie? Że przyjeżdża stary człowiek z oldschoolowiec jak ja i tutaj młode pokolenie rapu śpi na... Chyba były pampersy. Ja przeżyłem coś takiego na masce. Co? Wiadomo, że abstrakcja. Lakier do włosów, jakieś takie rzeczy, a wchodzę do ciebie i co leży? Pampersy. Tak, kupiłem lakierów w samochodzie, chłopaki byli zmęczeni, musieli gdzieś odpocząć. I super nie zmęczeni, tylko ja to najebany byłem. Nie się to mówię. Trochę kultury zachowajmy, nie? Ja będę pampersy zachował, chociaż sprzedał je kiedyś. Myślą, że jesteśmy normalni. Kurwa. Ty, idę spać. Pampersy, jakieś pampersy, proszę.